Dobry wieczór. Obok mnie, nie wiem, czy mi to przejdzie przez gardło, była zawodniczka Polonii Warszawa Iwona Gawryszewska. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jakie emocje, Iwono, towarzyszą tej chwili, jeśli możesz się podzielić? No, jest troszeczkę smutku w sercu, ale też mi bardzo jest miło, że zostałam tak uhonorowana i miałam okazję zaprezentować się tutaj na parkiecie, ostatnią rakietę wykonać po wygranym meczu dziewcząt. Że to jest dużo emocji i jeszcze nie jestem w stanie sobie tego do końca poukładać, że to rzeczywiście już wszystko, ja plus Bolonia, w charakterze zawodniczym jest to w czasie przeszłym. Także zobaczymy, co będzie dalej i jak się będę czuła. Okej, pożegnanie było wyjątkowe, bo i osobą jesteś wyjątkową dla Polonii. Ja tu mam ściągawkę, tak? Bo naprawdę twój dorobek tutaj w barwach Polonii, tej nowożytnej, czyli po reaktywacji sekcji, jest okazały. 9 sezonów, 127 meczów ligowych, w tym 43 rozegrane w pierwszej lidze. Punktów też się sporo zgromadziło, 739 punktów w meczach ligowych. Lepsze od ciebie od niedawna jest tylko Ania Kuncewicz. No tak, jakby to są liczby. Nie wiem, czy imponujące, czy nie. Dla mnie, myśląc o Polonii, więcej jakby nie tyle liczby są dla mnie istotne, tylko te wszystkie emocje i w ogóle wydarzenia, ludzie związane z tymi 9 sezonami. Czy jakiś mecz na przykład wspominasz szczególnie z tych wielu rozegranych? Na pewno mecz, który dał nam awans do pierwszej ligi sprzed 3 sezonów. U nas w hali na Konwiktorskiej. To jest to spotkanie, które zapamiętam na długo. Rywalizację również z Hutnikiem Warszawa. Z innych względów. Z innych względów wspominam siebie całkiem pozytywnie, bo było okej. Okay. Też to były dużo emocji z tym związane. I też zwycięskie potyczki z tą drużyną dały mi i drużynie dużo satysfakcji. Także chyba te dwa spotkania. Jasne. Wspomniałaś, że jakby jest też tych dużo wspomnień tak tych okołomeczowych. Czy może coś ci się tutaj wybije właśnie z tej, powiedzmy, grupy, gdzie też były zaangażowane jakoś osoby z Polonii? Znaczy w tym momencie to mam taki mętlik w głowie po całych tych wydarzeniach, że ciężko mi jakby podać jedną sytuację. Na pewno świętowanie awansu było bardzo miłe. Nie wiem, na ile na przykład niespodzianką było to, że grupka osób z Polonii pojawiła się na twojej obronie doktorskiej. Tak, to oczywiście bardzo dobrze to pamiętam i było mi bardzo miło, że towarzyszyli, kibice Polonii towarzyszyli mi w tak ważnym momencie. Teraz jeszcze kolejną sytuacją, która też była dla mnie bardzo miła, było setny mecz w barwach Polonii. Bardzo fajnie przygotowane przez kibiców, bardzo sympatyczna okoliczność. Była oprawa tam, gdzie twoja twarz w takiej sporej skali się pojawiła. Tak, zgadza się. Ja zawsze bardzo ciepło będę wspominała wszystkie wizyty pod balkonem. Zarówno pod tych meczach, które udało nam się wygrać, których zwyciężyłyśmy, ale równie cenne są te wizyty pod balkonem po takich meczach, które nie szły po naszej myśli, które przegrałyśmy. I zawsze wzruszam się, jak sobie wspominam, przyśpiewki kibiców, czy wygrywasz, czy nie. I zawsze mnie to doprowadzało do łez. Także wiele łez, wiele radości pod tym balkonem i to jest to, co będę wspominała. Okej. Zostajesz w Polonii, znaczy myślę, że zostaniesz niezależnie od tego, że będziesz sprawować nieco nową rolę, bo zostaniesz powołana jako nowa członkini Rady Nadzorczej. Jak się czujesz przed przyjęciem tej nowej roli? Czuję się bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że prezes Łukasz Tusiński zaproponował mi jakby kontynuację przygody w Polonii. Zobaczymy, jakie zadania zostaną mi wyznaczone. Nie wiem, czy jako rada nadzorcza, jako członek rady nadzorczej będę miała wiele zadań tak na co dzień w funkcjonowaniu klubu. No ale mam nadzieję, że może jeszcze jakieś inne propozycje pomocy w organizacji czy w jakichś innych sferach działania klubu. Zawsze chętnie pomogę i będę się w to wszystko włączała. No, bo czasami brakuje mi takich organizacyjno-aktywności, takich... Bo zawsze jako kapitan gdzieś tam miałam dodatkowe rzeczy do załatwiania i teraz mam trochę wolnego czasu, więc może
Postaramy się jakoś zagospodarować, tak myślę, bo może jeszcze dodajmy, że znaczy Iwona tutaj mówi, że ma dużo wolnego czasu, ale Iwona to nie tylko koszykarka, ale też jak tutaj padło jest również kobietą naukowcem, tak? Ale Iwona jest też społeczniczką, tak? Ty również się udzielasz wolontaryjnie w Muzeum Polin, jak i też nie zapominajmy o tym, że również będąc zawodniczką Polonii, no Iwona zawsze, można było na nią liczyć w każdej sytuacji, czy to jak to, ja to się zawsze śmieję, czy to trzeba było umyć okna, czy... Różne rzeczy się zdarzały. Tak, tak. Wiele różnych rzeczy robiłam w Polonii i poza nią, tak polecam. Trochę tak jest, jak tutaj podpowiada nasz kamerzysta Radek. Bardzo Ci dziękuję, Iwono, ze swojej strony i ze strony wszystkich kibiców za to, co zrobiłaś dla Polonii, zarówno na boisku, jak i poza nim. Liczę, że będziesz cały czas w naszej mocnym członkiem tutaj naszego środowiska, naszej społeczności. Wszystkiego dobrego w Twoich planach wszelakich. Ja chciałam jeszcze bardzo serdecznie podziękować wszystkim kibicom za dzisiejsze pożegnania oraz za wszystkie poprzednie sezony i bardzo się cieszę, że miałam okazję występować w tym klubie i mam wielu przyjaciół z tego miejsca i dziękuję bardzo i pozdrawiam i do zobaczenia na Polonii oczywiście. Jak najbardziej. To jeszcze wpisując się w temat podziękowań, jeszcze ze swojej strony dodam, że dziękujemy w imieniu Iwony i w imieniu wszystkich koszykarek Polonii, miasto stołecznemu Warszawa za współfinansowanie przygotowania i udziału koszykarek SKK Polonia Warszawa w rozgrywkach pierwszej ligi. Jeszcze raz wielkie dzięki. Mimo ery covidowej pozwolisz się uściskać? To skorzystam.